12 godzina. Musiałem poogarniać trochę spraw, ale działam, działam, żeby nie było, że spocząłem na laurkach. Z ważnych rzeczy, to co mi pisaliście, także mniej więcej wiedziałem, co mam zrobić. Kupiłem ubezpieczenie na ten dom, także dałem prawie 600 zł. Ubezpieczenie budowy w firmie Unika. Wyszło najkorzystniej tak naprawdę i na tyle. Na tyle w temacie. Zależało mi od pożaru i od zalania. Takie drobne ubezpieczenie. Także to już mamy. Później wiadomo, później będę mógł ubezpieczyć sobie od kradzieży. Teraz nie mogłem, jeżeli to jest plac budowy, to nie mogłem generalnie. No i tak to wygląda. Co dzisiaj? No, troszeczkę na działce pokopię. Belki chciałem oszlifować i zrobić te półki na lofcie, żeby posprzątać, żeby przygotować budynek pod stelaże, regipsy i tak dalej. No tak to wygląda, to taka wrzuta. Jak idzie, jak chłapo... Likwidujemy program, który w Polsce był kilkanaście lat. Jak idzie, jak chłapo pydzie. Co mamy? Kopię, równam łopatą, działam. Tak to wygląda. Lecę dalej z tą robotą. Lecimy z robotą. Mówię lecimy, bo Magdalenka też jest. Magda robi co innego. Magda tu szlifuje belki. Magda szlifuje, ja dalej walczę z tym całym ogrodem. Jest ciężko, bo jest ziemi dużo. Płotus jest tam podkopany ładnie. Tutaj teraz pod sznurek robię linię. Zaraz będę brał miarę długą, 30-metrową, i będziemy wyznaczać tutaj odległości, żeby taras był równo. Ja to wszystko muszę mieć ułożone w głowie, jak ja to widzę. Także dlatego to wszystko tyle czasu zajmuje. Nie jest to łatwe przerzucać ziemię i jeszcze myśleć, jakie spadki gdzie idą. Także tak to wygląda. Późno jest, roboty się pomału posuwają, no ale coś się dzieje. Dobra, zmieniamy. Ona ma być tylko czysta generalnie. Ona musi być tylko czysta. To są nogi do... na loft, do góry. Będziemy robić te półki, także musimy je wyczyścić. Później musimy je przeciąć. Bardzo ciężko jest je przeciąć, 9 cm. Znowu patrzałem dzisiaj tą maszynę. Słuchajcie, 1300 zł kosztuje do takiej wysokości. Także będziesz musiał robić to ręcznie. Tak, no kurczę, ręcznie nie uśmiecha mi się. Ale ta maszyna też chyba musi być przyczepiona profesjonalnie do czegoś, także nie wiem, no co pomyślałem, że sobie założę zaciskacze tutaj na tą belkę, przykręcę z listwą dokąd ciąć i zwykłą piłą ręcznie. Ciężko jest uzyskać w takiej belce 90 stopni kąt, no ale będę musiał coś wykombinować. Dobra, to na tyle. Słuchajcie, czekamy na elektryka. Ma przyjść tutaj też pomiary zrobić na odbiór domu, wszystkie dokumenty. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No i to na tyle. Dobra, jest późno. Ja wcinam kabanosy. Zawijam się na haciendę. Czy dużo zrobione? Elektryk był. Robił pomiary instalacji, żeby budynek był odebrany. Tak, zaczynamy kumulować wszystkie dokumenty. Od razu też pogadałem o alarmie, o szafach rakowych, o kablach antenowych i tak dalej, i tak dalej. Także kontakt jest zawsze nawiązany. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej. Może i dużo nie zrobione, ale dużo ustalone. To na tyle z tego dnia i do następnego dnia. Cześć. 19 godzina, wracam. Ale zaraz wyłączę, bo sobie świecę w twarz. Ale jest tak ciemno,
I zobaczcie, jaka cisza w ogóle na ulicy. Jeden samochód, tak jak idę od domu, dopiero teraz jedzie pierwszy samochód. I cisza. Także po co ja dawałem tak dobre okna, 20 styropian, pianę, deskowanie. Zobaczymy, jak w środku będzie wyciszone. Mam nadzieję, że nic nie będę słyszał. Ale powiem wam, że jak autobus jedzie, to to muszę sprawdzić, bo nie zwracałem uwagi wcześniej. Dobra, to na tyle. Taka wrzuta. O czym ja do was gadam? Czy będzie słychać autobus? Pewnie, że mnie to ciekawi. Zobaczcie, tam kot idzie. Tam widzę kota. Następny samochód. Pozdrawiam, ziomuś. Jak mnie oglądasz, to nie wiadomo, na kogo się trafi. Dzwonię gdzieś ostatnio. Słuchajcie, co załatwić. Numer wzięty znikąd. Gdzieś po prostu z internetu. Dzień dobry. To i tamto. Chcę zrobić, chcę kupić. Emil? Cześć, oglądam cię. Słuchajcie, ja w szoku w ogóle, nie? Także pozdrawiam cię, ziomeczku. I co tam? Poza tym deszcz pada. Tu korty mamy. Mamy, no bo ja zaraz w tym bloku mieszkam. A tutaj budowę widać przecież. Widzicie tam światła? To jest budowa, a tu zaraz mieszkamy. Dobra, to na tyle. Taka wrzuta. Zrobię inne. Moje. Zaraz, spróbuję twoje. Będziemy boksować. Odkrót twoje. Uuu, jakie dobre. Są dobre tutaj. O, nie mogę. Tu. Idę tam. Ale to są twoje? Nie. Moje. On moje obiera. Borys, masz otworzyć swoje. Zara, chcę tylko sprawdzić swoje. To czyli Mikołaj był? Czyli grzeczny byłeś? Dobry jest. O, jak teraz na ulicy. Zobacz, bo to są, tu chyba jest, a nie. To, moje są najlepsze, moje są najlepsze. Ale proszę, proszę, żeby tak nam pokazać później. Proszę zakomentować, które są lepsze. Moje czy takie? To nie jest jaki wzrost, to tylko jest, to tylko jest taki, no mogę powiedzieć, no tylko zobaczyć. O, fajne, to jest takie, mogę powiedzieć. A co to jest? To jest dla normalnych, tak. Pokażę ci. Odwrotnie. Jak odwrotnie, co? Tutaj czemu jest tak pchnięte? Jak odwrotnie? Tak. Tak? Na tą. Mhm, co? Jak tu? Mhm. Tu muszę wszystko... Mały palec. Mały palec. A. Duży palec. No. Tak tu iść. To jest do takiej obrony, mogę powiedzieć. Fajne to. Możesz tu palce wyciągnąć? Palce tam włóż. Pierwsze, jak oddychać pod wodą? Drugie. Jak to było drugie? Co było drugie? Nie wiem. Odwróć. Przepraszam, mama, to można.
Ale normalnie myślałam, że to jest do obrony w końcu, to jest kaca. Ja powiem tak, nie no, to jest jakieś coś takiego dziwnego. Ja nie też się na tym nie znam, dziecko, no ale są dziurki, tak? Mhm. Sobie spróbuję. Miękkie. Na tym miejscu dostaliśmy wstępnego mężczyznę. A to twoje, Borys? Tak, to moje. Zobaczymy. A to jest takie coś, o. Daj to. Najlepsze. No poczekaj chwilę. Poczekaj, Borys. Nie dam. Nie dam rady przecież. Ale to też tak musisz się założyć też. Borys, jakie ładne masz rękawice. Mhm. O kurczę. Sara, daj. Tu musimy tak. Ja wiem, na to musisz tak. To nie ta rękawica. No dobrze, na tą. Dobra, mogę na tą, ale muszę tak. Dobra. No weź dobrze na tą. Nie wiem. To Juri, mój kolega, miał i takie, że ja też chciałem, pamiętam takie zdjęcie. To tak się wkłada na to? Chyba. Mhm. Ale ty, Borys, jak nie wiem, czy tam rozmiarowo możesz włożyć swoją. Nawet ja nie wiem, czy ja włożę swoją, bo ja wziąłem najmniejszą. I wagowo. A później daj poduszkę, że mogę walić i ty będziesz tak się ruszać. Nie, tak chyba nie można, patrz. Za mało miejsca, chyba tak nie można. No, bo ty nie, ty gołą ręką. Aha, ale to jest fajne. Okej, okay, Zara, zrób tak, zrób dział. Nie, bo mi połamiesz ręce. Nie, nie zrobię, takie, że tak. Ty nie możesz, okej, okay, zrób dziab, tylko tak zrób, dobra, wody. Mhm. Ty nie możesz tak zrobić, bo wy... No. Okej, okay, tak, ja spróbuję, zrób tak, dobra? No. Zrób tak, tak? No. Nie, tylko zrób tak, dobra? Wiesz, co mogę zrobić? To. O! Ale wiesz, co jest najlepszy sposób? Uderz mnie. Tylko tapnięcie. Mhm. Nie ma siły, nie możesz dodać siły, tylko tak pnięciem. Pa. Tak szybko. No. Szybko. Szybciej, no mama. Ja mogę... No. Brok, to ty też tak możesz. Okej, okay, pa. Zablokuj, zablokuj. Tylko w to mnie nie bawi. Nie rób tak, tak jest najgorzej. Ty musisz tak. Bo patrz, patrz co stanie. Dobrze, to wiesz co, będziesz z tatą to ćwiczyć, okay? Bo jest mnie nauczy, jak to się broni, pokaż. Chcesz mieć tylko bez rękawiczki? Dobra, masz, załóż proszę tam. Jak chcesz. Mama będzie nakręcić. Nie, ja kręcę, Borys. Zobaczymy na to. Dobrze? Mały bokser. To na tyle, do następnej wrzuty. Bardzo mocne, ale te są lepsze.